Siemanko! Siemanko, dzień dobry, kochani. Witamy w ten, co jest dzień? Czwartek? Czwartkowy poranek. Wybraliśmy się do Kapilaj, to jest taki miejskie źródło, basen w samym centrum San Juan. Także już wam tu pokażę. W samym centrum miasteczka. Tu jest główna droga. Sklepy. To jest budynek Urzędu Miejskiego. Tu jest taka przychodnia. Tam dalej zaraz jest stacja benzynowa, no i więcej sklepów. Centrum miasteczka. Co jest tutaj fajnego? No woda, która jest, tam później przejdę, pokażę wam, tam po prostu wybija źródło. Także jest tu świeża źródlana woda cały czas i jest przepływ tej wody. Ona później się wylewa tutaj z drugiej strony, przechodzi pod ulicą i później wpada do morza. No i dobre miejsce, żeby się schłodzić, bo to jest najchłodniejsza woda na wyspie. Może poza jaskiniami, nie? Ale w taki mocno upalny dzień to fajnie tutaj zaglądnąć, posiedzieć w wodzie, się potaplać. W ogóle nie wiem czemu, ale to jest kompletnie pusto. Zazwyczaj tutaj dużo dzieciaków jest, skaczą, bawią się, pływają. Nie? Co, Dziubaka? Powiedz coś. Nie wiem. No, my oczywiście mamy lekką spinę, bo musimy na Antka uważać, żeby się gdzieś nie wygrzmocił. No, jak na przykład te schody tutaj, na których siedzi, są bardzo śliskie, bo porosły jeglony. Z Kaliksem nie ma problemów. No, jego to tylko do wody wrzucić i jest chłopak z głowy, nie? Jest tutaj też siłownia, taki... Uważaj, synu. Siłownia, mały plac zabaw, to zaraz przejdę, wam tam pokażę też, nie? Bo ludzie tu normalnie rano na siłkę chodzą. Pokażę wam siłkę. Tylko ogon za mną biegnie. Nie będziemy tu siedzieć, chodź. Taka siłka, widzę, że nowe maszyny jakieś wjechały. Hello. O. Także impreza od rana, jak ktoś lubi siłkę, może się tutaj pogibać. Myślę, że wystarczające, nie? Żeby wszystko zrobić. Jeśli się nie jest pudzianem, to spoko. Chodź, synu, chodź. No. Pa, jakie tu sprzęty są. Dobra, chodź. Hak? Tak, mama. No. Anton? Orka czy Kaliks? A, dobra, straszne są. Tutaj jak widzicie, jest dużo takich stoliczków. Z daszkami nawet, więc można przyjść z rodzinką, posiedzieć, coś sobie zjeść. Szkoda tylko, że tam się tłuką młotem pneumatycznym, no ale nie można mieć wszystkiego, nie?
Ale widzicie, no, rząd lokalny dba tutaj o to, koszą trawę, zamiatają. Placyk zabaw, ustaweczki. Huśtaweczki, więcej huśtaweczek. A tutaj jest, tu jest ta część, gdzie wywala źródło. Tam jeszcze są takie schody, można sobie wyjść do góry i iść do kościoła, bo tam jest kościół w San Juan, w którym Antek był chrzczony. Dużo ryb. Dobrze widać, bo jest woda niezmącona, nie ma dzieciaków, nikt nie pływa. Bardzo dużo rybek. No, tu jest taki mostek i ta druga część. O. Sesje fotograficzne trwają. Sesje vlogowe, sesje fotograficzne. Mają buntak. Good. Widzicie, także tylko jednego gibona mamy Kalixa dzisiaj. Czekaj. No, woda jest naprawdę chłodna. Ale chill. Ale to patrzcie, jestem na środku i stoję jeszcze. Także głęboko to nie jest. Chcesz do wody, synu? Dobra, czekaj, chodź tu. No, zimna woda. Kalix jedzie. Dawaj. O, dziewczyny są. Hello. Paduj. Właśnie se stanąłem na, kurwa, ślimaczku. Popatrzcie. Wbił mi się w stopę, nie? Bardzo kolczasta skorupa. Nie wiem, czy go będzie dobrze widać, bo mały jest. Ale jakiś słodkowodny ślimaczek. Kurwa, naprawdę mi się, popatrzcie, jakie ma kolce. No, dziubaka nie może z nami niestety uczestniczyć, bo nie umie pływać. Także często się tu zdarza, że Filipinki nie potrafią pływać. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. A w ogóle wam nie powiedziałem, wstęp tutaj jest wolny, także nic się nie płaci za wstęp. I nie płaci się za parking, bo gdzieniegdzie też takie mają pomysły, że się płaci za parkowanie. Ale Capillay na razie ok. Kolczasty ślimaczek. Kurde. Nie wiem w sumie, czy mu się ten kolec nie ułamał i mi nie został w stopie. Chyba tak się stało. Dlatego mnie boli jeszcze. Wbijamy pod most, ale tu jest płytko, kurde, patrzcie. Nawet nie wiedziałem, a tu goście skakali ostatnio jak poparzeni. Uuuu.
You can stand, Kalix, I think. It's not so deep. No, to pod mostem jest tak. Anton! W ogóle spoko miejsce, żeby sobie popływać, nie? W miarę to długie jest. Słodka woda. Chłodna. Dziwna mrówka. Bardzo dziwna. Very strange ant, Jubes. Check it out, Calix. Koloru pomarańczowego, a dupę ma czarną w paski. Nie wiem, czy to widzicie, bo to GoPro jest. And she look like with the backpack. She wygląda jakby plecak miała, nie? No, a Marikar idzie do Chucholandu zobaczyć, czy nie ma czegoś ciekawego, nie? I tutaj są dwa albo trzy Chucholandy naokoło. Tu w ogóle widziałem wcześniej coś jak rak, kurde, bo tylko zobaczyło mnie na tych schodkach tutaj, nie? Tylko jak podszedłem, to uciekło. Takie dość spore było, nie? Coś... I uciekało tyłem, więc może rak, nie wiem. No, Kalix jak tu przyjechał, to nie umiał pływać, nie? Ale nauczyłem go pływać, a teraz już salta robi do wody. Nawet ostatnio go wziąłem w basenie na tym. Oddychaliśmy z butli normalnie do nurkowania z aparatu. Myślę, że mógłbym go wziąć i DSD mu zrobić. Tylko musiałbym od kogoś sprzęt pożyczyć. Pokażę wam, jak się kupuje i co to jest Tahoe. I don't know if I like this, okay. Take me one. So what's this? Soja. Soja? Soja sauce. You know the tofu. Tofu? Yeah. Mommy. Wait. Take it easy and tone, huh? Okay. But with sugar. And this bubbles is what? Pearl. Sago. How you call this in English? I don't know. Gulaman? Taka impreza na ulicy. What about me? Yes, wait. Take it easy. You know who you are. Thank you, mama. Go there. To też dostanę, nie? Bye. Yeah. Hold. Kalix, no ten jak to. How much is it, pan? 25. 25 peso za jednego, czyli 100 peso zapłacimy 8 zł za 4. A Marikar już marudzi, że jest właśnie głodna, nie? Dopiero zjedliśmy śniadanie. Jesteśmy tu może godzinę czy półtorej. Ah, but this is warm, huh? Salamat. Thank you, kuya. It's warm, huh? Because after cook. A, okej, okay. So, czyli świeżo ugotowane, bo jeszcze ciepłe jest. No, ale głos ma doniosły. Jak dokrzyczała stąd do ulicy i goś ją na motorze usłyszał, to dobry wynik. Bamboo stick, like a strong one, and they hanging this Tahoe. A, nie?
Walking like this? Yeah, they, and they shouting taho in the morning. Or mainly, this is the old version of, you know, like, service so, of taho. Wait. So Marikar mówi, że u niej w miasteczku to na piechotę z tym zasuwają i mają tyczkę taką z bambusa, no tak jak się u nas wodę nosiło dawniej, dwa wiaderka i serwują to taho. Albo na rowerze, nie? Or on the bicycle? Or the bicycle with the sidecar. Ah, okay. You know, we call this pedicab and they, you know, like they slowly... Czyli rower z przyczepką z boku. And they shop taho. Because mainly this pot pot, you know, put this for pandesal. For the bread and the breakfast. But here is like completely different. But it's cute, you have to chase the taho here. A Filipińczycy uwielbiają street food też. Yeah. You like to eat street food, yeah? Oh. In the Philippines. Everywhere. Something. Coś taniego, coś małego, jakieś zakąski, przekąski. We love to eat, guys. Tak, kochają jeść. Później kobiety są grube. Excuse me, look at me. I'm not talking that you're fat, but the women are, many women are, is fat, yeah? Nie wiem. Because he's biting this paper straw. Dobre? Nyam nyam? Very good. Czy to jest ciekawa sprawa tutaj, bo w Polsce jestem alergikiem, nie? Jestem uczulony na trawę, na jakieś pyłki, no i mam ciężki czas, powiedzmy maj, czerwiec, jak wszystko kwitnie, a tutaj w ogóle nie mam alergii, nie? Jest trawa, właśnie kwitnie też, świeżo wygolona, zapach intensywny, świeżo ciętej trawy. W Polsce prawdopodobnie bym umierał, nie? A tu się kurde nic nie dzieje, nie? Zero alergii, zero. Także taka ciekawostka też.